Resztka jest nośnikiem świadectwa. Czytając Pismo Święte, na pewno zauważyłeś wciąż powracający motyw wierzącej resztki. Niezależnie od stopnia postępującej duchowej ruiny, upadku i moralnej ciemności, Bóg zawsze miał szczerych wierzących o niepodzielnie skierowanych ku Niemu sercach, którzy trwali w odłączeniu od zepsutych i bezbożnych mas albo martwych wyznawców deklarujących swą przynależność do Boga i Jego ludu. Cechowali się ci członkowie resztki szczerym i autentycznym oddaniem Bogu i Jego sprawom. Zauważyłeś na pewno, że Bóg zawsze pozostawiał sobie garstkę świadków, świecących jako światła dla Niego pośród najgęstszej ciemności. W Biblii nazywani są oni resztką, czyli tymi, którzy są pozostawieni jako świadkowie dla Boga. Podczas gdy zdecydowana większość odstąpiła od Niego oraz Jego słowa i skaziła się obecnym wokół złem. Termin resztka znajdujemy wielokrotnie w Słowie Bożym. Ezdrasz, modląc się do Boga i wyznając Mu grzechy, powiedział: a teraz jakby na chwilę spotkała nas łaska od Boga, Boga naszego, że ocalił nam resztkę. 9 rozdział, 8 werset Księgi Ezdrasza. W Księdze Ezechiela, 6 rozdział, 7-8, Bóg rzekł: zabici będą leżeć wśród was i poznacie, że ja jestem Pan, lecz pozostawię wam przy życiu niektórych, albo dokładniej resztkę, którzy ocaleją od miecza pośród narodów, gdy was rozproszę po krajach. Mówiąc o ludzie izraelskim, apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian: podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Rozdział 11, werset 5. Tak jak w czasach Starego Testamentu, Bóg zawsze posiadał w swym ludzie resztkę prawdziwych, wiernych, wierzących, tak też w Nowym Testamencie spotykamy się z myślą, że w czasie ruiny ludu izraelskiego oraz Kościoła Bóg ma resztkę oddanych, wiernych, wierzących, z którą ma społeczność i której objawia się w sposób szczególny. Tak więc w dniach upadku i ruiny chrześcijańskiego wyznania ci, którzy pozostają wierni Panu Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu, stanowią nieliczną resztkę wśród licznej masy wyznawców. I są bardzo ważne tutaj ogólne cechy charakterystyczne resztki. Wielką zachętą i pomocą dla wszystkich, którzy w ostatnich dniach Kościoła szczerze pragną pozostać wierni Panu Jezusowi Chrystusowi, będzie z pewnością bliższe przyjrzenie się cechom resztki lojalnych wobec Boga wierzących wszystkich epok. Wiele otuchy dodaje spostrzeżenie, jak sam Bóg troszczył się o nich, zabiegał, podtrzymywał ich i zachęcał w trudnych czasach. Ograniczymy się tutaj, mam nadzieję, do podania tylko kilku przykładów resztki i wyróżniających ją cech, ale zachęcam każdego, kto słucha tego nagrania, aby osobiście poświęcił temu tematowi więcej czasu i uwagi. Na początku chciałbym stwierdzić, że sam fakt istnienia resztki dowodzi niezbicie, jak bardzo zawiedli w swym zewnętrznym świadectwie zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. Gdyby wszyscy byli wierni, nie byłoby powodu do wyróżniania kilku spośród ogółu wyznawców. Resztka, obojętnie w jakim czasie by nie żyła i funkcjonowała, zawsze składa się z takich, którzy odczuwają i wyznają powszechny upadek i ruinę ogólnego świadectwa, jednocześnie polegając na Bogu, trzymając się Jego słowa i krocząc ścieżką w odłączeniu od zła. Zauważ również, że im większa ruina zewnętrznego świadectwa, tym obfitsza łaska Boża działająca w resztce. Im gęstszy mrok, tym jaśniejszy blask osobistej wierności względem Boga. Chociaż człowiek zawsze zawiódł w powierzonej mu odpowiedzialności, Bóg jest zawsze miłosierny i wierny swoim obietnicom i zawsze zachowuje o sobie samym świadectwo.
zauważ to wyraźnie, przyglądając się tak zwanym resztkom w piśmie. To oczywiście jest olbrzymią zachętą dla każdego szczerze usposobionego dziecka Bożego, które boleśnie odczuwa beznadziejną destrukcję i ruinę wyznawczego kościelnojaństwa, wyznawczego kościoła. Naprawdę pocieszająca jest świadomość, że mimo upadku kościoła, przywilejem indywidualnego wierzącego jest zażywanie pełnej społeczności z Bogiem i kroczenie ścieżką posłuszeństwa i błogosławieństwa, która prowadzi po wyżynach jak w jak najchwalebniejszych dniach historii Kościoła. Resztka za dni Hiskiasza jest takim jednym z przykładów. W drugiej księdze Kronik 30 znajdujemy relację z przebudzenia za dni króla Hiskiasza. W czasie, gdy zewnętrzna jedność ludu należała do przeszłości i Izrael znajdował się w smutnym stanie, chociaż wezwanie Hiskiasza i jego orędzie skierowane do całego Izraela i Judy, aby przyszli do domu pańskiego w Jerozolimie w celu obchodzenia Paschy, zostało ewidentnie zlekceważone przez większość, natomiast wysłani z nim posłańcy zostali wyśmiani, jednak nieliczni z różnych plemion ukorzyli się i przybyli do Jerozolimy. Tam w drugim miesiącu z wielką radością obchodzili Paschę oraz Święto Przaśników. Była wtedy wielka radość w Jeruzalemie, gdyż od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Jeruzalemie. Werset 26 nam o tym mówi. Bóg okazał łaskę tym z jego ludu, którzy uznali swój grzech i zaniedbanie Boga i jego spraw i ukorzyli się przed nim. Ich próby posłuszeństwa wobec Słowa Bożego były wciąż napiętnowane wielką słabością, ale Pan Bóg był łaskawy i pobłogosławił ich obficie, dając wielkie przebudzenie. Nie wynosili się jako ci, którzy cieszą się uznaniem Boga, ani nie rościli sobie prawa do bycia kimś wielkim, lecz zajęli swoje miejsce w uniżeniu, pokorze i szczerym wyznaniu przed Panem Bogiem, starając się usilnie wypełniać Jego słowo. Rezultatem ich postawy była wielka radość, jakiej nie było w Jerozolimie od dni Salomona. I jest to bardzo ważny przykład i wielka zachęta dla wszystkich prawdziwych wierzących, żyjących także dzisiaj. Kolejny przykład takiej resztki to Daniel i jego towarzysze. W księdze Daniela czytamy o Danielu i jego przyjaciołach, którzy są kolejnym przykładem bogobojnej resztki wiernych, wierzących w dniach zła i ruiny. Chociaż Jerozolima i znajdująca się w tym mieście świątynia, w której Bóg złożył swoje imię, leżały w gruzach, natomiast Izrael został uprowadzony do niewoli babilońskiej, niewielka grupka oddanych mężów pozostała wierna Słowu Bożemu i powzięła postanowienie, by unikać obrzydliwości bałwochwalczego Babilonu. Kroczyli oni w odłączeniu od obecnego tam zła i wybrali raczej piec ognisty i jaskinię lwa niż jakiekolwiek kompromisy kosztem Bożej prawdy. Młodzieńcy ci podjęli w swych sercach decyzję, by nie skazić się złem i nieczystościami Babilonu. Trwali w usilnej modlitwie przed Panem, który objawił im swoje tajemnice. Daniel odczuwał wyraźnie ruinę powierzonego Izraelowi świadectwa. Był świadomy grzechów ludu i wyznał je. Przed Bogiem wyznał te grzechy, utożsamił się z grzechem narodu, mówiąc: zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Daniela, 9 rozdział, 5 werset. Daniel liczył na miłosierdzie Boże i błagał o łaskę w ufnej wierze w Boże obietnice. Doznał manifestacji mocy Bożej i otrzymał cudowne wizje prorocze. Jaka zachęcająca lekcja dla nas, którzy żyjemy bezsprzecznie w dniach ruiny Kościoła. Czas poniewoli. Ten czas albo czasy poniewoli mamy opisany w księgach Ezdrasza, Nehemiasza i Aggeusza. W czasach Ezdrasza, Nehemiasza i Aggeusza, w księgach Ezdrasza, Nehemiasza i Aggeusza znajdziesz
opis resztki, która skorzystała z przychylności króla i nadarzającej się sposobności, by opuścić niewolę babilońską i powrócić do Jerozolimy, by odbudować świątynię i mur dookoła miasta. Stanowili jedynie nieliczną, słabą grupę zebraną spośród tych z narodu Izraela, którzy mieli serce pragnące oddawać Panu Bogu cześć. Powróciwszy do Jerozolimy, nie rościli sobie prawa wyłączności do nazywania się Izraelem, lecz zawsze mieli przed oczyma cały lud Boży. Widzimy to przy budowie ołtarza Boga Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza. Ezdrasza, 2 rozdział, 3 werset. Później postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu i obchodzili także święto szałasów, jak jest przepisane, o czym mówi nam 3 rozdział, 3 i 4 werset. Ich główną troską było oddawanie czci Panu. Powrócili do Bożego porządku i postępowali, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza. Nie ustanowili nowych zasad, lecz zawrócili do przepisów ustanowionych przez Boga. Postawili ołtarz na miejscu, gdzie stał uprzednio. Obchodzili Paschę z wszystkimi, którzy odłączyli się od nieczystości pogan w tej ziemi i przystali do nich, szukając Pana Boga Izraela, o czym mówi nam 6 rozdział, 19 do 21 wersetu. Stanowili zatem grupę ludzi odłączonych od zła i oddanych Panu Bogu, gotowych, aby przyjąć innych, którzy podobnie jak oni zerwali z otaczającym ich złem. Kiedy później pojawił się pośród nich grzech i upadek, wyznali go z drżeniem Panu i oddalili zło spośród siebie, o czym mówi 9 rozdział, 10 werset. Cenna zachęta i przykład dla nas. W księdze Malachiasza oglądamy tę samą resztkę kilkadziesiąt lat później. Chociaż posiadali właściwe stanowisko przed Bogiem, ich faktyczny stan był bardzo smutny i zły. Mimo to wciąż znajdujemy pomiędzy nimi wiernych Panu, cieszących się Jego uznaniem. Można ich nazwać resztką wśród resztki. To o nich czytamy. Tak to mówili między sobą ci, którzy się boją Pana. A Pan uważał i słyszał to, i tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię, Malachiasza 3,16. Jakże pokrzepiającym jest widok tego nielicznego grona, otoczonego zewsząd straszną obojętnością i złem, które czci i miłuje Pana i znajduje w Nim swoją radość, przedmiot swych uczuć i rozmów, to dla nich została spisana księga pamiątkowa, czego nie było nawet w chwalebnych dniach Mojżesza, Jozuego, Dawida czy Salomona. Wiele możemy nauczyć się od tej bogobojnej resztki z dni proroka Malachiasza. Także mamy przecież opisaną resztkę w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie, w chrześcijańskich pismach greckich, w liście Judy, wskazującym na przerażające zepsucie odstępczego chrześcijaństwa, znajdujemy także resztkę prawdziwych chrześcijan, do której zwraca się Juda, autor listu do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Werset pierwszy. Napomina ich, by pomimo otaczającego ich zła i zepsucia budowali się w najświętszej wierze, modlili w Duchu Świętym, zachowując siebie samych w miłości Bożej i oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Werset 20 i 21. Napomnienia te były już rozważone dokładniej wcześniej przeze mnie. Chciałbym w tym kontekście zacytować wyjątkowe słowa Charlesa Henry'ego McIntosha odnoszące się do tej resztki i mówiące o cechach, jakie powinny charakteryzować dzisiejszą wierną resztkę chrześcijan. McIntosh pisze tak. Znajdujemy tutaj cudowny obraz prawdziwej chrześcijańskiej resztki i widzimy, czym się zajmuje. Nie ma u nich ani trochę zarozumiałości, pretensjonalności, wywyższania się
i zuchwałości. Nie próbują wcale ignorować smutnego i poważnego faktu, że chrześcijańskie wyznanie leży w gruzach. Taką jawi nam się resztka chrześcijan funkcjonująca pośród ruiny chrześcijaństwa, kościelnojaństwa. Wierna osobie Chrystusa, wierna Jego Słowu, spojona mocną miłością, prawdziwą chrześcijańską miłością, nie miłością do jakiejś partii, sekty, grupy, czy denominacji, czy wspólnoty, lecz miłością w duchu z miłością do wszystkich, którzy szczerze i nieobłudnie miłują Pana Jezusa Chrystusa. Miłość ta przejawia się w prawdziwym oddaniu Chrystusowi i Jego sprawom oraz oddaną służbą wobec wszystkich, którzy do Niego należą i zawsze i wszędzie starają się być wiernym odzwierciedleniem Jego osoby. Nie chodzi tu o spoczywanie na miejscu, niezależnie od warunków, stanowiące straszną pułapkę szatana, lecz połączenie dwóch ważnych czynników w życiu nacechowanym zdrowymi zasadami i praktyką, pełnym łaski urzeczywistnianiem tych zasad. Ci, którzy należą do resztki, mają Królestwo Boże w swych sercach i objawiają je na każdym kroku swej drogi. Takie jest stanowisko, stan i praktyka prawdziwej chrześcijańskiej resztki. Możemy być pewni, że tam, gdzie rzeczy te są urzeczywistniane, tam też obecne będą radość z Chrystusa, pełna społeczność z Bogiem i tak jasne świadectwo chwalebnej prawdy nowotestamentowego chrześcijaństwa, jak w najlepszych dniach historii Kościoła. Krótko mówiąc, będzie można znaleźć tam wszystko, co uwielbia imię Boga, zaspokaja i raduje serce Chrystusa oraz z żywą mocą zwraca się do serc i sumień ludzi. Oby Bóg w swojej nieograniczonej dobroci dał nam jeszcze przeżyć coś takiego w tych ciemnych, złych dniach. Jak niegdyś w Izraelu, tak i dzisiaj w chrześcijaństwie resztka składa się z tych, którzy są wierni wobec Chrystusa, trzymają się mocno i bezkompromisowo Jego słowa, niezależnie od okoliczności i przeciwności. Oddani są Jego sprawie i miłują Jego przyjście. Jednym słowem, to musi być żywa rzeczywistość, a nie zwykłe kościelne członkostwo, czy nominalna społeczność tu czy tam, z tym czy tamtym. Co więcej, resztkę stanowią nie ci, którzy się za nią uważają, lecz ci, którzy tworzą ją naprawdę, o czym decyduje nie nazwa, lecz duchowa moc, jak powiedział apostoł, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. 1 Koryntian 4,19. Chciałbym zamknąć te rozważania. Chciałbym zwrócić uwagę na resztki wyróżnione w Księdze Objawienia, w listach do 7 zborów, to do nich skierowane są słowa pociechy i zachęty. W liście do Tiatyry po raz pierwszy spotykamy się z resztką. W tym samym liście po raz pierwszy czytamy o przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj Pan Jezus Chrystus zwraca się już nie do uszu całego zboru, lecz do zwycięzcy, jak mówi Objawienie 2 rozdział 24-29. Wskazuje to nam, że wszelka nadzieja na duchowe odrodzenie ogółu chrześcijańskiego wyznania została porzucona. Niemniej jednak resztka w Tiatyrze zachowała się w czystości przed nauką bezbożnicy Jezebel i szatańskimi głębiami. Pan Jezus Chrystus zachęca ją, by trzymała mocno, co ma, aż do Jego przyjścia, obiecując jej miejsce panowania z Chrystusem w nadchodzącym Królestwie. W Sardes nielicznym, którzy nie skazili swoich szat, dana jest obietnica chodzenia z Chrystusem w białych szatach. Pan obiecuje im, że wyzna ich imiona przed swoim Ojcem i aniołami, o czym mówi nam Objawienie 3 rozdział 4-5 wersetu.
Filadelfii znajdujemy cenny obraz grupki pokornych i słabych w sobie chrześcijan, którzy pozostają wierni Chrystusowi, zachowują Jego słowo i nie zapierają się Jego imienia, jak mówi nam to objawienie, 3 rozdział od 7 do 13 wersetu. W Laodycei, która nade wszystko wyróżnia się zimną obojętnością wobec Chrystusa i opłakanym stanem samozadowolenia, Bóg zwraca się do każdego z osobna. Chrystus stoi poza drzwiami kościoła i puka. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tak mówi przecież objawienie 3 rozdział 20 werset. W każdym z tych listów szczególną grupę adresatów stanowią nieliczni zwycięzcy, którzy otrzymują cudowne obietnice, jeśli usłuchają głosu Ducha Świętego i zwyciężą. W ten sposób dowiadujemy się, że w dniach powszechnej ruiny i upadku oraz odstępstwa Pan Jezus Chrystus szuka zwycięzców, którzy usłyszą Jego głos i będą Mu posłuszni. Ci, którzy idą za Jego głosem, postanowią iść za Nim, stanowią wierną resztkę w każdym okresie historii Kościoła. Oby Pan Jezus Chrystus pomógł nam być prawdziwymi zwycięzcami, którzy składają wierne świadectwo dla Jego imienia w ostatnich ciemnych dniach kościelnojaństwa i ogółu chrześcijańskiego wyznania i w czasach ruiny Kościoła. Bardzo bym chciał, żeby te słowa nie przebrzmiały. I to jest cudowny, wzniosły temat, jakim jest Kościół Boga Żywego. Miałem przywilej z Wami przyjrzeć się Jego naturze i porządkowi w jego uniwersalnym oraz lokalnym aspekcie. Zatrzymaliśmy się wspólnie nad jego charakterystycznymi cechami i porządkiem pierwotnie ustanowionym przez Boga, porównując to z obecnym smutnym stanem upadku. Rozmyślaliśmy nad służbą Kościoła i darami pochodzącymi od Chrystusa, uwielbionej głowy w niebie. Zastanawialiśmy się nad relacjami, w jakich powinny pozostawać wobec siebie lokalne zbory, reprezentujące powszechny Kościół w danym miejscu. I zauważyliśmy, jak Słowo Boże pokazuje ścieżkę, jaką wytycza nam Pismo Święte w dniach ruiny chrześcijaństwa, aby każdy czytelnik Słowa Bożego, podobnie jak niegdyś Berejczycy, przyjął Słowo z całą gotowością i codziennie badał Pisma, czy tak się rzeczy mają, jak pouczają nas Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 11 werset.